Cześć, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to drugi odcinek z gry Timberborn. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że Bobry zbudowało nam koło wodne, aktualnie generuje nam 143 konie mechaniczne, ale nasze zapotrzebowanie wynosi 0. Więc gra nam odpowiada, że powinniśmy wybudować tartak i zasilić go. Można go oczywiście zasilić w ten sposób, ale to jest mało opłacalne, ponieważ możemy stawiać sobie wał w ten sposób i możemy też robić różne odgałęzienia, które mogą nam się przydać w przyszłości, a tego jeszcze nie możemy, nie, punktów nauki nie będziemy na to marnować. Natomiast zrobimy sobie już nawet jeszcze inaczej. To dużo nie kosztuje, bo to kilka kłód, więc zróbmy sobie to w ten sposób, żeby już mieć infrastrukturę przygotowaną pod kolejne elementy. Nie wiem, czy za bardzo nie zaszalałem. To się zaraz okaże. Tu proszę mnie zniszcz. Proszę mnie to zniszczyć, bo mnie to przeszkadza. Aha, możemy ustawić sobie trochę szybszy czas, tym bardziej, że nasze bobry właśnie poszły spać. I widzimy, że dorosły nam kolejne bobry. Kolejne przychodzą na świat. Ja może o takim tempem pośrednim to sobie zrobimy. I mamy dwóch bezrobotnych bobrów. W sam raz na to, co tu powstanie, chociaż tu będzie chyba tylko jeden bóbr potrzebny, ale to zaraz sobie zobaczymy. O, proszę bardzo, już zaraz nam tu kończą kolejny. No i mamy tu możliwość, tak, podłączenia jakichś elementów. Jak będzie trzeba, to będziemy sobie jeszcze przerabiać ścieżki. Dobra, jednak damy cały czas na maksimum. Niech nam tu zrobią porządki. Ile punktów nauki mamy? 81 akurat skoczyły. Teraz tak i elegancko tu możemy powiedzieć, że mamy zrobione i postawimy sobie tartak po to, żeby móc produkować deski. On już stanowisko drwali zgłasza, że nie ma tak gdzie, a nie, brak zajęcia w zasięgu, a drzewa muszą, a nie, bo tutaj zostawiliśmy do wycięcia. Okej, okay, to stanowisko drwali na razie usuniemy. I przeniesiemy je na przykład tutaj. Stanowisko drwali, gdzie ono było? Tu było drewnie, nie? Stanowisko drwali. O! Tutaj na pewno nie będzie przeszkadzać. Oznaczymy sobie te drzewa do wycięcia. I zapas kłód jeszcze mamy, ale powoli będziemy myśleć o ekspansji. Chociaż jeszcze do tego będziemy potrzebowali chyba kilku budynków. Dobrze, przywińmy sobie noc, bo znowu już zapomniałem, że czas nie tak ustawiony. Zapasy wody są
teraz tak, ścieżki i konstrukcje, żeby zrobić schody i platformę u 70 punktów, to jeszcze trochę mało, ale mamy trzech bezrobotnych bobrów. Więc postawmy drugiego wynalazcę, niech dwaj nam tworzą punkty nauki. Będzie ich dużo, to można zawsze zlikwidować. I jak mamy tą, to możemy zapewnić naszym bobrom trochę wypoczynku. Więc zróbmy im ognisko, przy którym będą mogły się zrelaksować. A później pomyślimy też o tarasie na dachu, ale na razie jest to no, trudne, ponieważ nie mamy możliwości budowy schodów. Ale myślę, że tu już... O, pięknie. Już bobry przechodzą wypoczywać. Teraz tak, właśnie możemy sobie na to spojrzeć. Dobrobyt populacji. Co potrzeba naszym bobom, żeby mieć dobrobyt? Głód jest zaspokojony, pragnienie zaspokojone, sen jest zaspokojony, schronienie wszystkie mają. Mają marchewki, chciałyby ziarna słonecznika, ziemniaczki, chlebki, o i wiele innych rzeczy, ale to jeszcze daleko. Ale mają też już ognisko, już 7 bombrów cieszy się z pracy na ognisku. No tu jeszcze wiele rzeczy, jak widać, można zapewnić naszym bobrom. Kontynuujemy. I właśnie, i teraz dla utrzymania ciągłości drewna musimy zbudować chatę leśnika. Do niej było nam potrzebne 60 punktów nauki, tego też nie chciałem tych platform budować. Chatę leśnika sobie postawimy tu i myślę, że gdzieś tu zaczniemy od stawiania lasu, bo tego terenu nie będziemy używać, przynajmniej na razie. A tu w takim wypadku zrobimy sobie ładnie pole słoneczników. Wyznaczymy sobie ścieżki na razie, takie najzwyklejsze. Jak już będziemy mieli platformy odkryte, to się najwyżej platformami to zasłoni. Ach, to jest gospodarstwo, ale gospodarstwo jedno raczej chyba wystarczy. Czy może będzie to szybciej szło? Dobra, zróbmy od razu kolejne gospodarstwo. Gospodarstwo było tu, o. I mamy zapełniony magazyn, więc musimy też od razu zacząć myśleć o kolejnym magazynie. I to było składowanie. Mały magazyn. Płód na razie nie ma co tam szaleć. Mają wystarczająco. I zaczęły nam też się powoli produkować deski. Deski będą potrzebne, chciałem powiedzieć, będą potrzebne do wybudowania tego. Jest to już nieaktualne. Więc możemy tak, posadzić kilka rodzajów drzew. Brzozy, które będą rosnąć 9 dni i będą dawały jedną kłodę. O co chodzi z tym? A, tu mamy już lepiej, tak. W 12 dniach sosna nam da 2 kłody, ale też po 7 da nam żywicę sosnową, którą będzie z nam zbierać nasz leśnik. Klon będzie rósł bardzo długo, bo 30 dni, ale da nam aż 8 kłód i po 12 dniach da nam syrop klonowy. I kasztanowiec, który będzie rósł przez 24 dni, da 4 kłody, a po 8 dniach będzie dawał 3 kasztany. Więc ja myślę, że na razie sobie zrobimy takie stanowisko testowe, tak. Niestety nam to drzewo psuje nasze plany na nasze stanowisko testowe.
Trudno. Będzie tak. Tak. I tak. Niech drzewa sobie rosną. Będzie nam tu do przyszłości na pewno się przyda. Być może będzie trzeba obsadzić jakieś większe obszary. Ale to mamy. Zasadź sosna. Więcej sosen musimy zasadzić. Gra od nas wymaga, żebyśmy dużo sosen zasadzili. A nie tylko 7. Dobrze, to zrobimy tak. Zrobimy tak i sosny mamy. Twoja osada jest teraz samowystarczalna, dopóki płynie woda. Również rozważ budowę tamy, którą już mamy zrobioną, lub umieszczenie większej liczby zbiorników na wodę, by mógł swoim bobrom przetrwać suszę. Samouczek pokazał ci podstawy i sobie więcej rzeczy, które możesz odkryć na własną rękę. Więc mamy już zakończony samouczek. Może rzeczywiście zrobimy trochę więcej tych różnych drzewek. Tak. Tak. O. Tak będzie ok. Przejścia nie ma. To zlikwidujmy. Nie. Zniszcz. Ok. Dobra, tu jest wody na maksa, tu wody na maksa, co? Co tu jest za problem? A, nikt nie pracuje. Tak? Nie do końca rozumiem. Co tu jest za... A tu ten nie ma co robić. Okej. Okay. O, likwidujemy stanowisko. Dobrze. No, kolejne 3 bobry w drodze. Iż do ogniska są bardziej zadowolone nasze bobry. Więc... Możemy powoli przechodzić do kolejnych wynalazków. I pierwszym z nich jest to ścieżka. Było. Platforma do 100 punktów nauki. Platformy nam będą bardzo potrzebne. Również w przyszłości. Jak będziemy mieli 70 punktów, to jeszcze sobie schody odblokujemy. Później oczywiście kolejne platformy można odblokowywać, ale będziemy też potrzebowali grobli też, ale przede wszystkim śluz. Bo śluzy nam pozwolą gromadzić więcej wody. Śluzy już będę chciał stawiać gdzieś tutaj, ale to w dalszej części rozgrywki. Teraz tu magazyny jest ok. Realnie, skoro woda płynie, niestety zrobiła się noc, ja chciałem poobserwować tę wodę, ale tu gdzieś ta woda byłaby w miarę rwąca, więc trzeba byłoby postawić 2 platformy. Następnie... O, zbliża się susza. Za 3 dni będzie susza. Zróbmy sobie koło wodne, czyli nasza produkcja stanie. Ale na to też sobie poradzimy. Tu zróbmy w ten sposób, to tylko jedna kłoda więcej niż... A przerobić w razie potrzeby można. Ok, więc będziemy mieli już drugi młyn wodny. Tu będzie jagody, też trzeba pousuwać, bo leśnik nam będzie mógł sadzić jagody. O, i mamy piękną już szkółkę leśną. I drzewka tu nam będą rosnąć. Czy one są w obszarze do zacięcia? Nie wszystkie.
Ale widzę, że... Musimy trochę powiększyć obszary do ścięcia. Będzie można też schody tu wybudować i próbować ściąć to, co jest wyżej. Dobrze, nasza mała osada nie ma już wolnych mieszkań, więc będziemy musieli też pomyśleć o tym, żeby postawić chociaż ze dwa domostwa, nie ma co na razie za dużo i stawić, bo i tak mamy czterech bezrobotnych bobrów, więc bobrów jest sporo, a pracy dla nich jeszcze za dużo nie ma, więc pomyślmy, co można byłoby dać im za zajęcie. Myślę, że jeszcze jedna pompa wodny to pompa wody to jest zawsze dobre zabezpieczenie. Wlewacza nie potrzebujemy. Duży zbiornik na wodę. 20 punktów na nauki. Dobra, schody mogą poczekać. Duży zbiornik na wodę jest dużo fajniejszą rzeczą, bo pomieści nam aż 300 zamiast 30. Nawet zajmuje powierzchnię w zasadzie 3. Więc to jest taki nasz kolejny budynek. Jagód tam chyba nie brakuje, bo można byłoby zrobić kolejnego zbieracza jagód, gdyby były jakieś problemy z tym. Muszę pilnować tej suszy, bo chcę wam pokazać. Wczoraj w poprzednim odcinku pokazywałem, jak ta susza zanika. A teraz można byłoby popatrzeć. Woda powraca, tak? A teraz moglibyśmy zobaczyć, jak woda będzie nam ładnie zanikać. A właśnie, bo jak mamy z żywnością? 254 jagody i 26 marchewek, więc naprawdę nie ma problemu z jagodami. Na razie tych u góry nie będziemy zbierać, żeby nie przepełnić magazynów. Czy już lada moment noczniki zaczynały pojawiać, ale od razu znikają, widzę. Może mi się wydawało i to nie były słoneczniki. O, i nadchodzi susza. Zobaczymy, ile dni będzie trwała. 3 dni. To bardzo krótka susza, nie powinniśmy mieć problemu. Proszę bardzo, woda sobie zniknęła z poziomu. Wysycha z gruntu. Tu dalej zanika. Powolutku. I w związku z tym, że tu mamy tamę, to tu nie zaginęła tak od razu. No ale nie oszukujmy się, gromadzimy tu bardzo niewielką ilość wody. O, tu już zaniknęła. Zaraz będzie tu zanikać. Ale przy 3-dniowej suszy raczej nie musimy się martwić. Mamy trochę w zbiornikach, mamy tutaj, no ale nasze koła wodne, no niestety, już się nie kręcą. Koniec z deskami. Na to rozwiązaniem jest to, że mamy 6 bezrobotnych bobrów. Wykorzystajmy sobie to i w mocy postawmy sobie koła moc. Chciałem, że one trochę inaczej będą stały. Tu w porządku, a tu musielibyśmy postawić platformę. Nie, tu źle. Stój dobrze. A tak mi szedł dość tutaj. Więc okej. Moc. Koło mocy jedno, koło mocy drugie, ale ha, ja to tak zrobiłem fajnie te przyłącza, ale musiało być jedno koło tu, a drugie tu. Dobra.
Na razie nie mamy wielkich potrzeb, więc zrobimy sobie po prostu to w ten sposób, a najwyżej w przyszłości będziemy to rozbudowywać jakoś. Zastanawiam się, na co idą te deski, skoro my nic nie mamy. A, tu na produkcję tego. Nie zbudujemy tego, bo jeszcze potrzebujemy zębatek. Okej. Czyli... wszystko fajnie, ale te plany nie mają sensu. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Zobaczmy, ile to będzie w pracy. Nie. W drzewie. Wytwórnia zębatek. To trochę jeszcze za mało. Okej. W takim razie nam się nie śpieszy w ogóle z tymi kołami mocy. Będziemy musieli to przemyśleć, jak to zrobić, żeby to miało sens. Tu dużym ułatwieniem, jak będą już platformy, schody, będzie to wszystko dużo łatwiej robić. Widzę, że są nawet problemy z deskami. Czy ja przeznaczyłem ten las do cięcia? Nie. Możemy go sobie bezpiecznie ciąć, bo już sobie z jakichś nasadzeń korzystamy, więc możemy mieć chwilowe braki drzewa, ale nie będą one stanowiły większego problemu. Teraz tak. Co tu? Słonecznik, zobaczmy, jak wygląda. O, bardzo ładny jest ten słonecznik. Widzę, że nam trochę zbierają. Trzymają ziarna słonecznika. Trochę jest chyba jeszcze jedno ognisko, aby trzeba było gdzieś naszym bobrom zaplanować, bo widzę, że nie wszystkie bobry mają dostęp. Ozdoby wypoczynek. Ognisko. Na skałę lepiej sobie wejście zostawić. No tu w razie czego schodami można pójść. A i tu można było domek tu postawić. Bo tak na przykład magazyn drugi nie wejdzie. No dużo wymaga, jeżeli chodzi o drewno teraz, a mało. Mamy go 1,2 dnia jeszcze. No może jednak najpierw. Zanim zębatki, tu produkcję wstrzymamy, bo ona nam nie jest do niczego potrzebna. Ja bym tu wolał zrobić tamę i tu sobie powoli podmieniać to na płatkę. Ale, a, chciałem powiedzieć, do tego potrzeba punktów nauki więcej. Czy my już mamy... Nie, 150 potrzebujemy, jest. Temu nadamy trochę większy priorytet, bo tutaj tak się nic tu ciekawego nie dzieje. Wszystkie bobry wracają do domów po wypoczynku. Czy marchewki dzisiaj nie dostał? Ciekawe czemu. Przecież mamy jeszcze w magazynie. Dobra, i susza ustała. Bardzo mnie to cieszy, bo zaraz ruszę. Tutaj nam woda. I będziemy mieli napęd znowuż. Będziemy tu planowali tamę. I będziemy planowali też tamę tutaj, żeby gromadzić wodę w zapasie, która
będzie nam stała aż potąd. Ona będzie też powoli oczywiście wysychać, ale postawienie tamy tutaj zapewni nam, że jak tu nam się skończy, będziemy mogli trochę wody upuścić niżej. Ale do tego potrzeba nam 150 punktów nauki, które no, myślę, że następnego dnia osiągniemy. Tu bobry znowuż wypoczywają przy ognisku już, nie? Więc wszystkie bobry mają już dostęp do ogniska. Następne rzeczy, które możemy im zapewnić, to grillowane ziemniaczki i taras na dachu. Ale to taras na dachu, schody będą nam potrzebne. Znaczy da się to oszukać, ale myślę, że na chwilę obecną nie będziemy tego robić. Więc popatrzmy sobie, jak to wygląda z tymi, jak to się sprawdzało. Nie chcę imienia zmieniać. Kiedyś, tylko ja teraz nie pamiętam, jak to się robi. Czy trzeba kliknąć na bobrz? O, starczy kliknąć na bobrz. Bo można byłoby zapytać, a po co dawać dobrą te więcej? Niech jedzą tylko te marchewki, czy tam te jakim tam borówki i niech będą zadowolone. Ale zapewnienie odpowiednich rzeczy, głód, tak? Bób umrze, pragnienie, bób umrze, sen, brak efektów, to jest dziwne akurat. Jeżeli zapewnimy naszym bobrom schronienie, daje im to 25% większą oczekiwaną długość życia i będą chodzić o 5% szybciej. Odżywianie, czyli zapewnimy marchewki, znowuż zwiększa im się długość życia. Jeżeli ziarna słoneczniczka, zapewnimy tempo pracy, grillowane ziemniaki zwiększą siłę bobrów, chociaż nie wiem, co ta siła zmienia, ale to może się nam uda dowiedzieć. Chleby, tempo przenoszenia, kasztany, znowuż siła, krakersy z pałki wodnej, tempo przenoszenia, oczekiwana długość życia i tak dalej. Ognisko, płodność, o, plus 25%. Tutaj znowuż płodność, tempo pracy, no i tak dalej, więc nasze bobry dzięki temu stają się dużo bardziej sprawne. Teraz tu mocy w tym budynku to pewnie taki zapas, że koła nie nadążają się kręcić. Ale mamy 161 punktów nauki. Ja tymi deskami wolę się i dużym zbiornikiem wstrzymać, chociaż on też by nam wodę zapełniał. Ale jednak to śluzy. To śluzy. I teraz śluza będzie wymagała tego. I niestety będzie wymagała też platformy, żeby ją budować, więc tą śluzę będą nasze bobry budować dosyć powoli. Dlatego ja myślę, że tym wszystkim nadamy priorytet trochę niższy. Niech ją budują, ale jeżeli pojawią się nam jakieś zaplanowane budynki dodatkowe, to niech robią je prędzej. Bo podstawową tamę mamy, podstawowe zbiorniki, które jak widać cały czas są praktycznie zapełnione. Mamy, więc możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Jakie koło powinno? A, 90 koni. A tu generują po 130, czyli generują nawet więcej. Że tam jest na metr sześcienny, na coś tam, to tam jakieś przeliczniki są. Nie będę kłamał. I teraz w takim wypadku możemy tu trochę, no, nie będę kłamał, te, nie obszary na co dzień, tylko zniszczy zasoby. Tu niestety musi iść do zniszczenia, bo będziemy sobie, oczywiście na pewno będę, trzy razy będę pewnie jeszcze to niszczył, bo gdzieś zapomnę. I obiekt będzie odrastał, no ale, bo
Tego typu krzewy, tak jak i drzewa, same po jakimś czasie się powoli rozrastają, rozsiewając swoje nasiona w okolicy. Tempo jest bardzo wolne, ale się odbywa. Dobrze, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje, pomysły, to zachęcam do pisania komentarzy. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.